Siemaneczko, z tej strony Wazja. W tym odcinku będziemy wykonywać wraz z Frostem i Bojem zadania odkrywcy i rozpoczniemy tutaj od zadania pierwszego, które polega po prostu na wylądowaniu na wyspie. Pamiętajcie jeszcze, żeby podziękować w busie bojowym. W ogóle za te wyzwania jest kilof. No. Fajnie. A gdzie ty lecisz? No a mieliśmy robić misję tego. Gdzieno. Fazji, on ma priorytety. Jest, wylądowałem na wyspie. Pierwszy etap zrobiony, już mnie zabili. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu Wazji Gaming na naszym Discordzie Wazilandia. Następnym zadaniem jest przeszukanie skrzyni zaprzysiężonych. Lecę tutaj na Cytadelę, niestety to zadanie będziecie musieli wykonać w paru grach. Tych skrzyni jest kilka. O, już lecą. Co masz tam miejsce? Kole, to jeszcze raz. Tu masz skrzynkę. Idę. No tam jest druga. No ale i na dole jest. To jest jeszcze jakaś trzecia. Chodź. Ona jest tutaj. Jak młotek znajdziesz, to jego tam za tronem. Czy na górze nie, młotka nie, mam. Ja też pojadę młotek. I na górę jeszcze lecę. A gdzie jest głos? U góry? U góry. Czyli jeden. To widzi mnie chyba. Taka, dawaj go. Jestem prawie u was. Wejście stoi. To widzi go. Inboy. Dobra, chwila. A to trzecia? Otworzyliście ją czy nie? Nie. Nie, czekam. Jest tam na końcu, dobra. Chodź, bardzo. A, jest w tym miejscu. Za tronem. No. Tron jest takim pięknym. No i ekstra jest. Żadnego mocy. Trzy skrzyneczki. Dobra, kolejna myszkówka. Czwarta skrzynka, otwieram tu szybko, żeby nie zabili. O! Małpka! Oj. Nie ma się przeciwników. No jak widzicie, jestem w obłupanej odkrywce i te skrzynie są, ale już otwarte. Jedna skrzynia. O! Jest młot. Ktoś zostawił. Jaki farciarz. Te skrzynie chciałem otwierać. Oh my god, kolejna misja. Podnieś Excalibur oraz młot w jednym meczu. Wykonana! Jej! Piąte zadanie polega na odwiedzeniu Cytadeli, gdzie otwieraliśmy skrzynię, obłupanej odkrywki, gdzie również wam pokazywałem skrzynię, oraz rynku kowadła. Miejscówka znajduje się na samym środku mapy, nad jeziorem. Kolejnym zadaniem, które wykonamy, jest wylądowanie w gorących punktach. Gorące punkty są tymi żółtymi punktami na mapie, gdzie latają po prostu drony. Przez tutaj pod Cytadelę. Ironmana brakuje. Cytadela, wylądowałem. I zadanie z gorącymi punktami jak najbardziej zaliczone. Kolejnym zadaniem jest przeskakiwanie nad obiektami, czyli robicie sprint i skaczecie. No, coś mi tutaj nie idzie, przez tą strefę zapewne. Pyk. Trzymacie sprint, postać sama przeskakuje. Murki i tak dalej, nie musi się skakać. I to zadanie musimy bodajże skoczyć 25 obiektów. Pyk. Zadanie wykonane. Możemy zacząć bawić się z kolejnym. Następne zadanie, zlikwidowanie przeciwniku. Jak widzicie, ja już tutaj mam 21 do 25 na naparzance. Wiadomo? Dzisiaj wyjątkowo zadania. Na naparzance bez bota.
No i już, już mi tutaj jakiś najeszcza. A jak? Jeszcze zabudowywuje się. Dobra. A, nic daleka. To będzie ciężki odcinek z tymi zadaniami. Szczerze, polecam bazookę. Nie, idziesz i masz... Ty, to jest moty. Dobra. Nie no, ja wezmę Excalibura. A masz ja modę bazooki pożyczyć? Zaraz sprawdzę. Dobra. Przeciwnicy, gdzie jesteście? O, podjeżdża mnie. Te nowe broje są takie zbalansowane. Ja nie wiem, czy ja dam radę zrobić te 4 kila, dobra. Ja pan robi tylko 1 za 1. No, zlikwidowany, ale mi nie zaliczyło. Już padłem, kolejny raz. Pięknie, pięknie. Czy tu jest motor? Tu jest motor. Masz motor? O. Tak, mam motor, ale nie na długo. O, jaki to jest fej, to są tylko 4 kile, a... O, mam ten motor. Trochę zużyty to niestety, zezwana na koła. No miał fulla, no chyba, że go przestrzenił. No, możliwe, że go przestrzenił. O, możliwe, że go przestrzenił. Zaraz, co mi dała amunicję do bazy? Nawet nie wiem, z której strony. Już trzeci raz wylądowałem i padłem. Masz ammo do bombom? Chyba nikt nie ma. Karamba. Ja sobie tylko młotem skaczę. No też sobie skaczę. Mam 3 młotki. Też mam 3. To są młotkarze. Czy oni tam kampią na tej górze? Się nie zdziwił. A tam na górze. Dobrze. Dobrze, kolego. Ja wiem skąd. Teraz Excalibur. Nie. O, mam ammo do bazooki. Fajnie, kolego, że mnie wybiłeś łukiem. To jeszcze chyba mnie mój wybił. Aha. Trolik. Nie. No to nie źle. Nie. Jezu, ile tu łuków leży, co jest? O, kolejny mod! No tam ja 4 łuki chyba spadły z góry. Trzy kile mi jeszcze brakuje. Nie no, ja nie dam rady tego zrobić na tym kilku, nie wiem, wspaniałem. Dobra, 2 kile. 3 kile zostały, panowie, szybko. Jeden kill. Nie no, nie! Komotem dobiłeś. Dobra, no i to by było na tyle tych likwidacji. Lecimy z kolejnym zadaniem. Następnym zadaniem do wykonania jest aktywowanie rozszerzenia 20 razy. To też troszeczkę zajmie. Nie wiem jak tam jest na konsolach, ale rozszerzenie się aktywuje na komputerze 7. No i wybieracie sobie po prostu scroll góra, dół. Zniszczone obiekty mogą pozostawić materiały wybuchowe, nie dotyczy budowli zniszczonych przez graczy. Super doładowane, do których jesteś, mają większą wytrzymałość i nie zużywają paliwa. No co jest mega, akurat na motor. Biorę ulepszenie. Wracam do mojego krosika. I lecimy wykonywać następne zadanie. No zaraz będzie kolejny ten. Właśnie. I ostatnim zadaniem zadań dodatkowych odkrywcy jest zadanie przetrwania, dopóki może nie pozostanie 10 graczy, mamy już graczy 15. Wystarczy przeżyć. Za nami też są.
Ja muszę się podleczyć. Zaraz padnę. Oh my god, w domku za nami są też. I lama tutaj jest jeszcze, strzelają do lamy. Mają śmierdziele też. Śmierdzący łuk. Wszystki stan wnaszają. Widzę. Mi się to bardzo nie podoba. Sobie biorę DMR-a. Jest na górce. Jest, udało się. Przeżyliśmy. Czyli zadanie ostatnie odkrywców wykonane. Jedź, piwa, się pobawiliśmy się z tymi zadaniami. Mam nadzieję, że zadania wam się podobały. Nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarzy pod filmem. Zapraszam również na naszego Discorda w Azilandię. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to jest możliwość poprzez... Prostego było. Trzymaj prost. Poprzez YouTube'a albo poprzez kod Wazi Gaming w sklepie. Ja wam życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, przed nami jest Beagle, po prawej masz go. Jego dym. Spider Gwen. Zmarkowana, padnie. Hey.